panią wójt, bo wyczytałem właśnie na stronie Wadowickiej, że jednak ta sukułka została po prostu z granicy Brzeźnicy czy Łącza i powiatu Wadowickiego. Po prostu nie dało się tam uruchomić tych naszych właśnie, pani tam ma różne znajomości z panem wicemarszałkiem, z panią Cudzą, posłanką, nie dało się to przeforsować. Oficjalnych informacji my jeszcze nie dostaliśmy, natomiast no forsowaliśmy. No szkoda, bo tam z tego na sam wójt Brzeźnicy przyznał się, że praktycznie 600 tysięcy miał dochodu z tego kawałka. Ale myśmy też nie chcieli jakby przejąć dochodów, bo była jeszcze propozycja dla pana wójta, że bez elektrowni, że nam zależy na zabezpieczeniu wałów i bezpieczeństwo naszej strony tutaj. No ale to niestety pan wójt nie był zainteresowany. Wie pani, dlatego pytam, bo ostatnio rzeczywiście pan wicemarszałek tutaj był z panią poseł Dudą, no i myślałem, że rzeczywiście nam państwo powiedzicie, pokażecie, co nas interesuje. No, tam jednak przełożenie pana marszałka no, jest większe niż pana Kaczyńskiego z Brzeźnicy, nie? Z posła, no z Wadowic, nie? Dlatego tak pytam, bo tak no, troszkę szkoda te sokółki, nie? Tyle tylko, dziękuję. Nie żaden. Nawet była szansa na taką sokółkę, to ubolewam, nie? Ubolewam, no, no straciliśmy tą żwirownię tam i pewne dochody byłyby, no niestety, proszę państwa. Stało się, jak się stało. Nie mamy siły przebicia. Nie mogę sobie tego po prostu wszystko poukładać, że taki Filip Kaczyński, poseł ziemi wadowickiej, potrafił dojść do premiera, a my tu naprawdę mamy. I Adamczyka mamy, i pani wójt ma Tereckiego, i ma Dudę. I przecież mamy tych posłów naszych, krakowskich. No i co, nie jesteśmy w stanie przekonać, żeby szli tam i walnęli ręką i też bronili naszego interesu? Też powiat, no szkoda, że się też powiat nie zaangażował bardziej, ja uważam. No niestety, no PiS dzisiaj rządzi i mamy i w powiecie PiS i tak dalej. I tutaj, i na przykład bardzo mnie boli, to muszę to powiedzieć, proszę państwa, że na przykład w Rusocice, no nie widziałem tam zaangażowania, gdzie tam jest koło PiS-u, naprawdę dość silne. Dość silne. Bo widać w wyborach, jak gonią z plakatami i tak dalej. I dziwię się, że oni się też nie zaangażowali i własnymi kanałami próbować rzeczywiście odzyskać, bo to jest dochód. To jest właśnie taki, to jest dochód, to jest namacalny dochód. I tyle mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo.